Dzień dobry kochani, Kia ora. Czy witamy się z wami z najpiękniejszego miejsca na ziemi? Jest taka szansa. Jest taka szansa. Nawet bardzo wysoka. Torres del Paine, masz sporego przeciwnika. Oj tak. Zapraszamy was na widoczki z Lake Pukaki z widokiem na Mount Cook, który jest najwyższym szczytem Nowej Zelandii i ma 3724 metry. Tak jest. Jest idealnie dopasowane, jak widzicie, tutaj ciemniejsze, tu jaśniejsze, tu ciemniejsze, no ja nie wiem. Dynafit chyba naprawdę musiał się wzorować na tym jeziorze, bo innego wyjścia nie widzę. No pięknie, teraz jesteś naprawdę stylowy. No. Jak cię ktoś zapyta, jaką masz kurtkę, to powiesz, że pod kolor jeziora Pukaki. Dokładnie tak. To już jest coś. No. Życie influencera, moi drodzy, jest to ciężkie życie. Perfekcyjnie nie jest. No, bo ja nie jestem perfekcyjną panią domu, no. Jeszcze jestem... Ramkę można było trochę wyciszyć. Tu jeszcze od domu. Jak zwykle, chłop nawiguje, kobieta musi, czyści, nie? Ktoś musi... Daj ta spokój. Być zarządzającym tym projektem. Mr. Muscle by się przyda. Jest Mrs. Nutty. Lepiej nie będzie, no sorry. Tomasz, czy jadłeś kiedykolwiek spaghetti w tak pięknym miejscu? Nie. Jak zwykle się wypowiedział obszernie. A wy jedliście kiedyś spaghetti w piękniejszym miejscu? Oczekuję bardziej rozwiniętych odpowiedzi. Tak zapierali po prostu. No, no. Tak widoczne. Dlatego nie mogę więcej nic powiedzieć. Zostaje ci to wybaczone. Jest godzina 17. My wyruszamy na Hooker Valley Track. Jest to jeden z popularniejszych szlaków w Nowej Zelandii, dlatego poleca się go robić albo wczesnym rankiem na wschód słońca, albo na zachód słońca. My zdecydowaliśmy się pójść tam w okolicach zachodu słońca. Może będzie mniej ludzi, bo podobno jest bardzo zatłoczone. Jak widzicie, po raz pierwszy na tym wyjeździe wyciągnęłam czapkę, bo całkiem mocno wieje. No i co? Zapraszamy, zobaczymy, jakie to będą widoczki. Znowu nie zrobiłam fokusa na góry, bardzo przepraszam. Teraz możecie sobie na nie popatrzeć. No i jeszcze kilka szczegółów o tej trasie. Ma ona 10 km w dwie strony i podobno jest dosyć płaska, więc spokojnie rodziny z dziećmi i osoby takie, które nie czują się bardzo trekkingowo, mo-
mogą tutaj się wybrać na spacer. Dotarliśmy na szczyt, a właściwie na koniec szlaku, bo nie jest to żaden szczyt, ale dotarliśmy pod jeziorko, pod Mount Cookiem. Całość zajęła nam całkiem długo, bo godzinę 15 z licznymi przystankami. No i co, założyliśmy swoje pupówki teraz dodatkowo i będziemy podziwiać przez najbliższe 40 minut widoczki. Niestety... Nie przez więcej. A może i przez więcej, zobaczymy. Póki co niestety chmury trochę nam zasłaniają górę. No i też nie ma słońca w dolince, więc... tak, ale słońce znowu oświetla trochę górę, więc teraz to zobaczycie na przebitkach. Także... Ślicznie. Bardzo nam to przypomina szlak na Serra Torre, znaczy może sam szlak nam nie przypominał. Dobra. Nie wiem, ja to czasami jak coś powiem, to mam ochotę nagrywać od nowa. Dobra, nie nagrywamy tego od nowa. Sam szlak nam nie przypomina Serra Torre, ale już widoczek na końcu szlaku jest bardzo podobny, jeziorko jest podobne, góra jest podobna i nawet chmurki, które tutaj są, wyglądają podobnie. I nawet są kawałki lodowca. Tak. Dobra. Teraz już kończę. Już kończę. Dobrze. Tomasz spełnił swoje marzenie. W dniu dzisiejszym. Nie. Spełnił swoje marzenie od 25 lat. 4. Dodatkowo spotkaliśmy bardzo miłych Nowozelandczyków, tak. I mamy bardzo miłą pogawędkę, także jest super, naprawdę. Mega. No i Hooker Valley Track jest podobno bardzo zatłoczony i w ciągu dnia jest tutaj bardzo wiele ludzi. Natomiast jak sprzedamy wam teraz sekret, jak to zrobić, żeby być zupełnie samemu w takim miejscu. No więc wyruszcie tutaj, żeby być godziną przed zachodem słońca i jesteśmy zupełnie sami. Jest godzina 19:28. Mamy godzinkę w dół, ale to się wyrobimy spokojnie. Jeżeli się nie wyrobimy, no to mamy latarki. Szlak jest łatwy, więc nie będzie problemu. Także jest pięknie, jesteśmy sami, cudownie. I Mount Cook jest bez chmurek. Korzystam z sytuacji, bo jesteśmy teraz na innym szlaku następnego dnia, z którego bardzo dobrze widać Hooker Valley Track, więc pokażę wam, jak on idzie od góry. Także tutaj mamy parking i camping White Horse Hill, z którego ruszają oba te szlaki. No i tutaj ta ścieżka prowadzi właśnie, to jest Hooker Valley Track, ona jest dosyć płaska, jak widzicie. Dochodzi się tutaj do pierwszego mostku, z którego jest bardzo ładny widoczek. No i idzie się dalej.
Tutaj się idzie i się dochodzi za chwilkę. Ojej, zgubiłam się. Drugi mostek zgubiłam. A nie, tu jest drugi mostek, tak. Dochodzi się do mostku numer 2. I na sam koniec. Nie wiem, czy widać. O, tutaj na środku ekranu jest mostek numer 3. I tam, dokładnie tam, przy tamtym jeziorku, kończy się Hooker Valley Trek. Także jest to 5 km w jedną stronę, po dosyć płaskim.